Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy serdecznie widzów Telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat stulecie niepodległości, kontynuacja, taki trochę filmowy, serialowy, można by było powiedzieć, temat, ale mam nadzieję, że chwytliwy i że też zaangażuje i naszych gości w studiu i Państwa przed telewizorami do pewnej refleksji. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu gości. Pan profesor, poseł Jacek Kurzępa. Nie pierwszy raz, ale też dzisiaj zauważę przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To jedna z funkcji. Kolejne też pewnie wybrzmią podczas programu. Jest z nami również pani Bogusława Pasieka-Budkiewicz, harcmistrzyni, pełnomocnik zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie. I panowie z nami są również pan Edgar Kobos, członek Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Szczęść Boże. I przewodniczący tejże Rady, pan Piotr Wasilewski. Szczęść Boże, dobry wieczór. Mamy kilka rzeczywistości tutaj. Poseł na Sejm, czyli osoba, która stanowi prawo, pewne zasady, która jest też reprezentantem naszym w parlamencie, przedstawiciel harcerstwa Rzeczypospolitej w tym przypadku i dwaj przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży. Raczej tutaj ten wymiar młodzieżowy podkreślony, więc te trzy rzeczywistości jakoś nam się zbiegają w tym jednym temacie. Stulecie odzyskania niepodległości, kontynuacja. Panie profesorze, dlaczego taki temat? I to, ten początek, ojcze Grzegorzu, jest bardzo inspirujący i ciekawy. To zagadnienie, które ojciec porusza. Bo to ja jako przedstawiciel władzy ustawodawczej nigdy nie przypuszczałem, że dokona się w mojej biografii poselskiej, ale też i obywatelskiej, takie oto sprzężenie bardzo szczególnych momentów. To znaczy, że pan prezydent Rzeczypospolitej, dr Andrzej Duda, wyszedł z propozycją szczególnych obchodów uroczystości stulecia odzyskania niepodległości. W sukurs temu rząd podówczas pani premier Beaty Szydło opracował wieloletni program dla niepodległej na lata 2017-2021 i posłowie powołali do życia parlamentarny zespół do spraw godnego, wspólnotowego i włączającego przygotowania i realizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. I oto te trzy instancje władz zwierzchnich Rzeczypospolitej zaproponowały obywatelom, zaproponowały narodowi takie soczyste i pełnowymiarowe współuczestnictwo w tym wydarzeniu. I doskonale zarówno widzowie, jak i obecni w studio i druhna, ojciec i panowie, zdajecie sobie sprawę, że władza czasami ma pewne pomysły, które idą obok albo w spak potrzebom społecznym, potrzebom obywatelskim. I mam wrażenie, że tym razem zdarzyło się coś szczególnego. To znaczy, że zarówno jednej, jak i drugiej stronie chodzi o to samo. Żebyśmy w sposób godny, w sposób niebywale szlachetny, ale też i respektujący całe dziedzictwo naszych przodków, to wydarzenie stulecia odzyskania niepodległości przeżyli jako jeden naród. I to się dokonuje i z mojej strony satysfakcja jest niebywała. Zakładam, że zarówno pan prezydent, premier Gliński, minister Sellin, który odpowiada personalnie za ten program, również mają z tego niebywałą satysfakcję. Pan profesor wspomniał, że chcemy, żeby to wszystko było wspólne działanie. Widać na poziomie
dorosłych, tak powiem, czy tych odpowiedzialnych, czy różnych frakcji w społeczeństwie, czy w parlamencie, że to jest zadanie trudne dosyć, bo widzimy, że jedni chcą w tym kierunku, inni w innym i tak dalej, więc tutaj pewne trudności. Natomiast na tym poziomie czy harcerstwa, czy Rady Dzieci i Młodzieży, jak to wygląda, jak wy, może tutaj też do pani harcmistrzyni pierwsze pytanie, jak jako harcerstwo Rzeczypospolitej, w jaki sposób te obchody stulecia przygotowujecie, czy też już się włączacie, bo wiem, że wiele inicjatyw pięknych i też szlachetnych jest podejmowanych. I czy to ten wymiar taki łączący rzeczywiście w sobie zawiera? To jest dla nas dość proste, ponieważ harcerstwo jest wierne Bogu, Polsce i bliźnim. W związku z tym ten wątek obchodów stulecia jest naturalnie wpisany w to, co się dzieje u nas. Myśmy rozpoczęli jako Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej te obchody 11 listopada na Wawelu w obecności pana prezydenta i przez cały rok do teraz 2018 jest prowadzona akcja, która ma jakby upamiętnić tamte wydarzenia oraz pokazywać młodym ludziom, że Polska jest wartością nadrzędną, że są różne etapy, różne momenty w rozwoju i w naszej historii i należy o tych momentach pamiętać. Ponieważ jest to rok jubileuszu, to on w szczególny sposób mobilizuje do takich zachowań i do takich inicjatyw. Ten rok będzie dla niektórych trwał nieco dłużej, bo przecież wiemy o tym, że ta niepodległość, na przykład w Bydgoszczy, no troszeczkę musiała Bydgoszcz czekać na tę niepodległość. Więc zamysł jest taki, żeby czekać i te obchody trwały do momentu, kiedy rzeczywiście ona dotarła w poszczególne miejsca. Program jest realizowany przez organizację harcerek i organizację harcerzy jakby osobno dla dziewcząt i dla chłopców, wybierając takie elementy, które są atrakcyjne dla poszczególnych płci. Również jest podzielony na grupy wiekowe, zuchy, harcerki, wędrowniczki, instruktorki. I wydaje się, że to jest akurat, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, dość proste. Ojczyzna ma jedną twarz. Nie wnika się w różne szczegóły, nie ma się wiedzy historycznej, która przeszkadza czasami wiedzy i doświadczenia, które jakby utrudniają. Mhm. Wrócimy do tych konkretnych też propozycji, bo może jeszcze też uda się kogoś włączyć do tych inicjatyw. I teraz Rada Dzieci i Młodzieży. Co to za rzeczywistość, może powiedzcie panowie w kilku słowach, jaką ona ma historię, bo też niezbyt długą i w jaki sposób również Rada Dzieci i Młodzieży, to jest przy Ministrze Edukacji Narodowej, włącza się w obchody stulecia niepodległości, czy to łatwe, czy niełatwe, czy inicjatywy, które podejmujecie, a jest ich wiele, spotykają się z odpowiedzią taką pozytywną. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej jest organem, który wyraża opinię i przedstawia propozycje ministrowi edukacji narodowej w zakresie właśnie działu administracji rządowej oświata i wychowanie. I właśnie w tej tematyce, na tej tematyce skupiamy swoją działalność. Rada Dzieci i Młodzieży powstała dosyć niedawno, tak jak ojciec powiedział, w październiku 2016 roku. Także kadencja trwa jeden rok, a rada składa się z 32 członków, po dwóch przedstawicieli z każdego województwa. Także mamy takie przedstawicielstwo z całej Polski, ze wszystkich regionów tak naprawdę i to rzeczywiście jest bardzo cenne. I to, czym zajmuje się Rada, to przede wszystkim to przedstawianie propozycji i opinii. Głównie to są rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w związku z reformą oświaty. Tych rozporządzeń jest wiele i są bardzo ważne, chociażby rozporządzenie o doradztwie zawodowym czy o podstawie programowej dla szkół branżowych. Ale oprócz tego zdajemy sobie sprawę, jaki zaszczyt nam przypadł w związku z tym, że pełnimy funkcję członków Rady Dzieci i Młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dlatego też już na początku swojej działalności, na początku swojej kadencji w październiku, rok temu, w październiku 2017 roku, zebraliśmy pomysły z całej Polski. Pomysły, to są pomysły młodzieży, to są oddolne inicjatywy, które zostały opisane przez młodzież i postanowiliśmy tak naprawdę zebrać wszystkie propozycje do jednej, do takiego jednego działania. Przedstawiliśmy je podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu na rzecz godnego, wspólnotowego i włączającego organizowania obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którego przewodniczącym jest pan profesor Jacek Kurzępa. I dzięki temu przedstawieniu tak naprawdę spotkaliśmy się z odzewem, na ile te propozycje są realne. I rzeczywiście zebraliśmy te propozycje do jednej. Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej 9 listopada 2018 roku, a więc już niedługo odbędzie się Dzień dla Niepodległej. O tym wiedzą już wszystkie szkoły w Polsce i polskie szkoły poza granicami naszej ojczyzny. I w tym dniu będziemy naprawdę podejmowali wiele inicjatyw. To jest taki właśnie skumulowany dzień tego uczczenia, godnego uczczenia, ale też radosnego uczczenia tej ważnej dla Polski rocznicy, dlatego że powinniśmy się cieszyć z tego, że Polska odzyskała niepodległość. My zdajemy sobie sprawę, a może próbujemy sobie zdawać sprawę, może nie wiemy do końca aż jak to wygląda, jaka ogromna odpowiedzialność na nas ciąży, jako na młodym pokoleniu. Także naprawdę jest to bardzo ważne, aby podejmować tego typu inicjatywy. I głównym punktem tej inicjatywy Dnia dla Niepodległej będzie bicie rekordu śpiewania hymnu jednoczesnego we wszystkich szkołach w Polsce. Także o 11:11 symbolicznie we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego i to będzie właśnie taka kulminacja tych działań, które zaproponowaliśmy wszystkim szkołom. Ja jeszcze dodam, uzupełniając ciebie, Piotrze, kiedy my, młodzi ludzie, znaleźliśmy się w Ministerstwie Edukacji na pierwszym posiedzeniu, początkowo nie mieliśmy się zajmować proponowaniem dodatkowych wydarzeń, ani ich organizacją, ale raczej pracą merytoryczną nad aktami prawnymi. Aczkolwiek kiedy młodzi, aktywni reprezentanci wszystkich regionów usiedli razem, zaproponowaliśmy kilka inicjatyw i mogliśmy liczyć na pomoc ze strony pani minister Anny Zalewskiej oraz pracowników ministerstwa. Stąd też wziął się fakt, że rzeczywiście uda nam się zorganizować Śpiewanie. Wspólne bicie rekordu Guinnessa, o czym wspomniał Piotr, ale nie tylko, bo śpiewanie, o którym wspomniał pan profesor, będzie również uczczone w inny sposób. To znaczy w naszym pakiecie propozycji znalazł się również konkurs pieśni patriotycznych, który ma na celu wyłonienie wśród uczniów szkół podstawowych i średnich młodych talentów oraz popularyzowanie pieśni patriotycznych. Ale nie tylko. Kolejną propozycją jest choćby Polonez dla Niepodległej, nasz narodowy taniec, jak również tablice z napisem Kocham Polskę. Hasło, kojarzone oczywiście z patriotyzmem, wymyślone przez nas na naszym posiedzeniu. Chcemy, aby młodzi ludzie z całego kraju robili sobie zdjęcia razem z tablicami Kocham Polskę, publikowali je, popularyzowali stosunek do naszej cudownej ojczyzny oraz można to, wybiegając wizjonersko w przyszłość, zwrócić uwagę też na fakt, że razem z tymi tablicami proponujemy, aby utworzyć kapsułę. Taką kapsułę, którą zakopiemy w ziemi, każda ze szkół czy organizacji zakopie ją w ziemi z myślą o tym, aby kolejne pokolenia za 100 lat ją odkopały i zobaczyły, jaką wizję miały ówczesne roczniki, ówcześni uczniowie odnośnie przyszłości naszego kraju. To jest bardzo dobre, co mówicie, bo i też chyba dobra postawa rządzących, czy pani minister, czy zespołu parlamentarnego, no bo ja sobie nie wyobrażam, że młodzi ludzie przychodzą, jest taka rada powoływana po to, żeby, nawet nie pamiętam, jak to dokładnie nazwałeś, natomiast jakieś tam legislacyjne kwestie
Nie, no to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby młodzież była słuchana, prawda? Nie wiem, pan profesor raczej akurat jest takim człowiekiem, który to doskonale rozumie, ale wydaje mi się, że właśnie no, po to jest ta rada, żeby głos młodych ludzi został wysłuchany, usłyszany i też no, to, co się proponuje również rządzącym przez młodzież, też realizowane wspólnie, to co mówimy, ten włączający charakter choćby obchodów, ale też no, młodzież, która decyduje o ojczyźnie. To jest już trochę dalej idzie. Ojcze Grzegorzu, ja pozwolę sobie skomentować tą refleksję w taki sposób. Zarówno Piotr, jak i Edgar, jak i 30 pozostałych osób, członków Rady Dzieci i Młodzieży, nie jest tam na niby. To jest bardzo realny byt społeczno-polityczny, tak bym to określił. Społeczny, gdyż reprezentacja, którą tworzycie, jest reprezentacją niebywale spluralizowaną. Tam nie ma młodzieży, która została według jakiegoś szablonu wybrana, prócz jednej rzeczy, a mianowicie muszą być nieprzeciętni, muszą być aktywni, muszą wykazywać się określoną postawą obywatelską zaangażowania, nie byle jakości, nie gnuśności, nie wędrowania po obrzeżach normatywności. To są fajni młodzi ludzie i my ich słuchamy naprawdę. Ja pozwolę sobie Piotrze i Edgarze przypomnieć pewne wydarzenie z naszego wspólnego dorobku, kiedy Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła jeden z raportów mówiących o sytuacji wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w szkołach. Raport bardzo krytyczny, bardzo trudny do odbioru w sensie opisu rzeczywistości młodego człowieka, który potrzebuje wsparcia. I wyście podjęli bardzo trudne zadanie komentarza do tego dokumentu. To wyście również podpowiedzieli ministerstwu, jak widzicie rolę pedagogów szkolnych i dlaczego na przykład młodzi unikają wizyt w gabinetach pedagogów czy psychologów. To było bardzo realne i bardzo potrzebne działanie. I teraz kończąc moją wypowiedź, ja chciałbym, ojcze, powiązać ją z tym, co druhna Bogusia powiedziała. I to jest dla mnie klucz do zrozumienia pewnego fenomenu obchodów stulecia jako wspólnota narodu. Druhna Bogusława powiedziała, z dziećmi, młodzieżą jest łatwiej, bo oni widzą naszą wspólnotę jako coś jednego, jako coś, co bardziej nas łączy niż dzieli, że nie mają jeszcze w sobie ani jakichś doświadczeń typu sporów, namiętności politycznych, które rozdzierają biało-czerwone sukno naszej flagi narodowej, tylko mają to poczucie wspólnoty i tylko i wyłącznie pewnej rozwadze wychowawczej instruktorów harcerskich i takich młodych ludzi, jak obecni tutaj panowie, owocuje to tym, że możemy te działania podejmować wspólnie, razem, nie dzieląc się, a wprost przeciwnie, tworząc jeden wspólny organizm oddychający tętnem wspólnoty narodu. Jeszcze pytanie do pani harcmistrzyni o konkrety. O konkrety. Nie, najpierw jeszcze tak ogólniej, ale kto dzisiaj do harcerstwa Rzeczypospolitej przychodzi? Jacy to są młodzi ludzie? Jakie to są dzieci? Bo też te grupy dziecięce przecież są bardzo mocne, ale jak to wszystko wygląda? No też troszeczkę patrząc przez ten pryzmat patriotyzmu, takiego wychowania patriotycznego, świadomości tego, że ktoś jest Polakiem i tak dalej. Raczej dzieci niż młodzież. Niestety harcerstwo jest trochę mniej atrakcyjne dla osób starszych, dla młodzieży. Między innymi dlatego, że wchodzą w ten cały system zabiegania o tak zwane CV, tak? Czyli kursy, wyjazdy, wymiany i tak dalej. Natomiast tutaj wyboru raczej dokonują rodzice, którzy mówią tak, tam masz iść, oraz grupy rówieśnicze, gdzie dzieci przychodzą i
cała trudność polega na tym, żeby nawiązać odpowiednią relację z rodzicami. Żeby rodzicom wytłumaczyć, że harcerstwo jest po to, żeby dzieci ich uczyły się pewnej samodzielności i żeby to wszystko odbywało się w pewnym systemie wartości. Wartości, które mają sprzyjać prawidłowemu rozwojowi dzieci. Mają wspierać rodziców w tym, co oni sami robią w swojej rodzinie. Stąd też bardzo często jest tak, że na obozach to zwłaszcza widać, że poza dziećmi, które są, przyjeżdżają rodzice, którzy bardzo chętnie z nami zasiadają do ognisk i się włączają w to, co się dzieje. Zauważamy też, że rodzice o wiele chętniej niż kiedyś włączają się w ogóle w inicjatywy drużyn. Drużynowymi są bardzo młodzi ludzie, 18-19 lat. Czyli można powiedzieć, że te osoby same podlegają jeszcze procesowi wychowania. I ci rodzice, rozumiejąc to, że swoje dzieci oddają w ręce trochę starszych, no umówmy się, braci, też chcą się zaangażować, żeby ich wesprzeć i żeby to poczucie bezpieczeństwa wszystkich było. Jest coraz trudniej, dlatego że przepisy, które wchodzą, dość mocno jakby nas ograniczają i ograniczają przede wszystkim metodę harcerską, tak? Metoda harcerska jest to wychowanie w grupie rówieśniczej, na czele której stoi trochę starsza osoba, chłopiec czy dziewczyna, tak? W tej chwili jest to pewien kłopot, więc tutaj mamy problemy, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Ale na pewno jest tak, że dzieci chcą przyjść, bo tam się coś dzieje. Czyli zagospodarować ten czas tak zwany wolny. Czas wolny. Myślę, że największym naszym sukcesem są wyjazdy na obozy. A jak właśnie w kontekście tych nowych przepisów, to może odbiegamy od tematu, ale no bo też to wymaga pewnej ewolucji, jeżeli chodzi o harcerstwo. Przepisy, kontrole i tak dalej. Czy to nie ogranicza? Największy problem mam, my pracujemy w wolontariacie. Mhm. Czyli najwięcej problemów mają studenci, którzy muszą coraz więcej wymagań spełnić, żeby obóz mógł się odbyć. Ostatnio takim przepisem, który wszedł, no, dotyczy kąpielisk. Żeby uzyskać zgodę na 3-tygodniowe kąpielisko, trzeba zaangażować 7 instytucji. Mhm. Wyrażają opinie, zgody i tak dalej. No to już mówi o tym, jak skomplikowany jest to proces i jak długotrwały. I to kadra ma więcej pracy. Natomiast same dzieci, myślę, że one tego nie odczuwają, bo to nie może być tak, żeby oni wiedzieli, że jest trudno. Oni mają wiedzieć, że jest dobrze. Dziecko chce, no to o tych kuluarach się temu dziecku nie mówi najczęściej. Bo i po co? Do konkretów przechodzimy. Konkretne akcje związane ze stuleciem Iskry Niepodległości. Skoro mówiliśmy o szkole, to też mamy taki jeden segment, który realizujemy również z Ministerstwem Edukacji Narodowej, związany ze szkołami, związany właśnie na współpracy harcerstwa i szkół. Tam są zadania zadane do realizacji przez dzieci, które są w tej szkole i przez dyrekcję, związane na przykład z zapraszaniem różnych osób, obchodzenia świąt i tak dalej. I to będzie podsumowane i te szkoły, które jakby najwięcej punktów uzyskają, najbardziej się zaangażują, to czeka ich niespodzianka, są przewidziane jakieś nagrody dla nich. Są też akcje takie no, spontaniczne i takie trochę pokazowe, typu 100 litrów krwi na stulecie. Ale poza tym jest to rozłożone na okres roku. 11 listopada razem ze społeczeństwem rozpaliliśmy ogniska. To jest taka akcja Ogień dla Niepodległości i teraz 11 listopada również będziemy rozpalali ogniska i do tych ognisk chcemy zaprosić właśnie społeczeństwo po to, żeby razem wspólnie przy ogniu pośpiewać. To jest naturalne miejsce chyba do śpiewów, zwłaszcza takich patriotycznych. Poza tym harcerki i harcerze realizują swoje programy zdobywając sprawności, zdobywając plakietki. I w ramach tej działalności na przykład jest taka ścieżka fotozwiad. Chodzi tam o to, żeby poszukać takich miejsc, takich
tutaj w kierunku naszej kultury i tego wątku ludowego, żeby ginące zawody, ginące przedmioty, ginące obrzędy, żeby spróbować jakoś sfotografować, opisać. Jest taka ścieżka, mapa miejsc. Chodzi o to, żeby te miejsca, w których odbywały się różne wydarzenia związane z niepodległością, żeby były naniesione i taka mapa powstanie. Powstają też szlaki niepodległe razem z komentarzami i z rysem historycznym po to, żeby wędrując gdzieś tam również mieć świadomość, jakie to miejsce, tak? Sam kamień, który mówi, że zginęli tutaj, nie informuje naprawdę o co chodziło. Jest też taka relacja pierwszych dni wolności. Ma powstać takie opracowanie w oparciu o wywiady albo o zaczerpniętą wiedzę odnośnie tego, jak wyglądały te pierwsze dni wolności. No i to będzie, myślę, że bardzo ciekawe, bo to w różnych miejscach różnie wyglądało. Także tych inicjatyw naprawdę jest bardzo dużo. Można się zaangażować i też można no, jakoś się zainspirować tym wszystkim, choćby sama ta akcja szukania takich ludzi, którzy jeszcze żyją. Coraz mniej jest osób, które pamiętają, nie wiem, czy nawet nie chodzi jednej czy dwóch rąk można nawet powiedzieć. Nie chodzi o rok 11, bo ten to raczej 19, bo to, czy 18, czy tam 20, bo to jest raczej z historii, ale chodzi o ten okres późniejszy. Nie zapominajmy o tym, że dla 13-latka ktoś, kto był w powstaniu, to jest tak samo ważny, jak ci, którzy go poprzedzali. I ta wiedza historyczna nie ma dotyczyć tylko 18 roku, ale ma dotyczyć tej naszej całej historii, bo patriotyzm, który z tych działań wynika, jest tylko budujący. I na tym można budować system wartości i poczucie miejsca, w którym się jest. My dorośli musimy uważać, żeby tego nie zepsuć, ale młodzi ludzie chcą być tu i teraz i również zwracamy uwagę na to, że Polacy nie są tylko w Polsce, że Polacy to są też ci, którzy zostali na byłych ziemiach. To nie ich wina, że ktoś kiedyś granicę przesunął, tak? Dlatego też ten program realizujemy razem ze Związkiem Harcerstwa na Ukrainie i Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie. I również realizujemy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. I również chodzi o tych Polaków, którzy no, mniej czy bardziej świadomie czy chętnie wychodzili z Polski, docierali w różne zakamarki. Jest na przykład taka inicjatywa, żeby 50 instruktorów pojechało do Afryki i odszukało niektóre groby, które są pozostałością po armii Andersa, żeby spróbować uporządkować je, bo to jest dość poważny problem w tej chwili. Nie ma kto za bardzo o to dbać. Dziękuję. Młodzi panowie, pytanie o ostatnią debatę, bo to też w kontekście tego, o czym mówiła pani Bogusława, 100 lat niepodległości i co dalej? Takie pytanie postawiliście. Powiedzcie trochę więcej, jak ta debata wyglądała, jak to spotkanie, jacy goście też byli, bo wiem, że byli zaproszeni no, ci, o których tutaj mówimy, czyli bohaterowie. Tak, przede wszystkim, jeśli chodzi o gości naszej debaty, byli z nami powstańcy warszawscy, pani Zofia Gordon i pani Lidia Ziental, które opowiedziały nam o swoich przeżyciach, o pracy, jaką włożyły w przebieg powstania warszawskiego. Poczekaj, Edgar, bo chciałbym poprosić was o to, żeście powiedzieli, gdzie to się odbyło, bo miejsce też ma niebywałe znaczenie. No, rzeczywiście, konferencja odbyła się w Belwederze i kiedy zapraszaliśmy panią Zofię Gordon, czyli wolontariuszkę w Powstaniu Warszawskim i mówiliśmy jej, że zapraszamy ją do Belwederu, ponieważ konferencję organizowaliśmy wraz z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To pani Zofia, co było wzruszające, myślę też dla nas, ale
Pani Zofia sama się wzruszyła i powiedziała o tym, że o, idzie do dziadka Piłsudskiego, Potem opowiadała o tych sytuacjach związanych właśnie z Józefem Piłsudskim, z marszałkiem Piłsudskim, który zresztą powiedział o tym, że naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek do teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. My o tym pamiętamy. I myślę, że to, o czym pani Zofia Gordon mówiła, o tym, o czym mówiła pani Hanna Chełmińska-Kumieniecka, również uczestniczka Powstania Warszawskiego, było dla nas bardzo ważne i bardzo pouczające. Kiedy pani Zofia Gordon powiedziała o tym, że toczyła się debata na temat właśnie tego, czy my powinniśmy być dumni z Polski jako młodzi ludzie. I pani Zofia Gordon powiedziała o tym, że ona jest dumna z Polski i ona po to walczyła w Powstaniu Warszawskim, żeby młodzi ludzie, którzy byli obecni na sali właśnie w Belwederze w tę środę, też byli dumni z Polski, też byli dumni z naszej ojczyzny. I po tych słowach cała sala wstała i zaczęła bić brawo, bo to na pewno było wzruszające. I pani Zofia Gordon po konferencji już naprawdę uśmiechała się do każdego z nas. I to jest taki dobry przykład na tę integrację międzypokoleniową, taką ważną, bo my nie mamy jeszcze tego doświadczenia, a najlepiej czerpać doświadczenie od takich ludzi, którzy walczyli o to, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce i w naszej ojczyźnie realizować działania takie jak chociażby Dzień dla Niepodległej, który realizujemy. Edgar wymienił kilka akcji związanych z Dniem dla Niepodległej, a więc ten główny rekord dla Niepodległej, śpiewanie hymnu. I to będzie tak naprawdę to będzie naprawdę duży rekord, ze względu na to, że dotychczas Biuro Rekordów Guinnessa nie odnotowało jeszcze takiej liczby osób na całym świecie, które jednocześnie śpiewają. Żadnego hymnu jeszcze nie śpiewało. Jeszcze takiego rekordu nie ma. Jest poprzeczka zawieszona na wysokości 500 tysięcy osób, ale z tego, co widzimy i z tego, co słyszymy, mamy kontakt z wieloma szkołami w całej Polsce, to odzew jest naprawdę duży. I szkoły już przygotowują się nie tylko do śpiewania hymnu o tej godzinie 11:11, no liczymy na kilka milionów osób, które zaśpiewa jednocześnie ten hymn. Oczywiście, nauczyciele, rodzice, też mamy taką nadzieję, uczniowie, i rzeczywiście ten odzew jest pozytywny i o tym, o czym mówił pan profesor na samym początku, a więc o tej jedności i o tej wspólnocie, to rzeczywiście ta akcja jest taką akcją, która będzie tworzona ponad podziałami. Ponieważ oprócz tych podziałów światopoglądowych, które w Polsce istnieją, zresztą podczas tej debaty 100 lat i co dalej, ksiądz doktor Stanisław Adamiak, który mówił o roli młodych ludzi w społeczeństwie II Rzeczypospolitej i mówił o roli młodych ludzi obecnie razem z Marcinem Woźnym, laureatem Olimpiady Historycznej, przedstawicielem młodego pokolenia, powiedział o tym, że padło pytanie z sali, czy Polacy w okresie 1918, w okresie dwudziestolecia międzywojennego byli zjednoczeni. I pan doktor, ksiądz doktor powiedział o tym, że 15 sierpnia 1920, kiedy bolszewicy już byli blisko, Polacy byli zjednoczeni, ale to może tak przez ten jeden dzień tak bardzo byli zjednoczeni. I myślę, że ta setna rocznica odzyskania niepodległości to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby razem zaśpiewać hymn, żeby razem wziąć udział w wydarzeniach, które również my proponujemy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Dniu dla Niepodległej, bo to są też działania, które mają na celu tak naprawdę jednoczyć lokalną społeczność. Chcemy, aby te działania, te inicjatywy, które podejmują szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice, żeby one nie dotyczyły samej szkoły, żeby nie było tak, że uczeń jest na apelu, uroczystym apelu, który również jest bardzo ważny i wychodzi ze szkoły i już o tej rocznicy bardzo ważnej nie pamięta. Dlatego chcemy, aby szkoły
były też razem z różnych miejscowości i proponujemy też inne działania. Edgar powiedział o polonezie, o tym naszym tańcu, ale również proponujemy takie działania jak marsz od ulicy Kościuszki do ulicy Piłsudskiego, tak znacząco i metaforycznie. Prawie w każdej miejscowości takie ulice są. A więc również to jest takie ważne, aby jednoczyć te lokalne społeczności. Bardzo ciekawe propozycje, inicjatywy. Już 51 minut po 18, szybko nam ten czas leci. Pozwólcie, zaprosimy słuchaczy i widzów do tego, żeby telefonowali. I do dyskusji zaraz oczywiście wracamy. Przypominam Państwu temat dzisiejszych naszych rozmów. Stulecie niepodległości, kontynuacja. Polska Północna, dla widzów z Polski Północnej numer jest taki 56 657 0011, z Polski Południowej 0012 końcówka, z zagranicy dwa numery telefonów 657 0013 i 14 i telefony komórkowe 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony. Pytanie właśnie, może tak się rodzi spontanicznie. Co jeszcze w kwestii upamiętniania? Czy co? Czy stawiamy pomniki, czy marsze, czy jakieś eventy tak zwane, czy liczymy na pamięć, wspominamy te postaci, które jeszcze żyją? Tak jak mówiliście, zapraszamy gości bardzo konkretnych. Co jest najważniejsze w tym świętowaniu stulecia niepodległości? Takie pytanie otwarte stawiam. Konferencja 100 lat i co dalej patrzyła też troszeczkę wizjonersko w przyszłość, oczywiście przez pryzmat historii. I w tym, co jest ważne, na drugim panelu, który nosił nazwę Patriotyzm jutra, przewinął się temat również patriotyzmu ekonomicznego. I uważam, że w dzisiejszych czasach to jest naprawdę jedno z kluczowych rozwiązań, jeśli chodzi o patriotyzm, zwłaszcza dla młodych ludzi, dlatego że dzisiaj na szczęście nie mamy takiej możliwości, aby wziąć udział w powstaniu czy w inny sposób zbrojny służyć dla naszej ojczyzny, ale możemy to zrobić w wymiarze ekonomicznym. Co to znaczy? To znaczy kupować polskie produkty, zaopatrywać się w żywność w polskich sklepach, u lokalnych producentów, również odzież. Mamy do wyboru, w tej chwili jesteśmy zalewani produktami z zagranicy, z różnych krajów i często zapominamy o tym, że nasi rodzimi producenci powinni być wspierani, dlatego że kupując u nich, te pieniądze zostają w obiegu lokalnym i przez to cała lokalna społeczność się bogaci. I to działa tak samo na lokalnym rynku, mam tutaj na myśli gminy i powiaty, jak i rynek ogólnokrajowy. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria z Łodzi, kresowianka, się witamy kłania. Witamy serdecznie. Witam serdecznie gości. Ojca pozdrawiam. Dziękuję za piękny temat. I chciałam się podzielić pewną refleksją, proszę ojca. Od dłuższego czasu się zastanawiam. Rok ten jest wyjątkowym rokiem. Rokiem stulecia niepodległości. I ja tak sobie myślę, Boże, przecież nasza cała Polska powinna być biało-czerwona. Ale niestety jestem zawiedziona. Było tyle rocznic, było tyle uroczystości, ważnych dni w naszych historii. Czy my nie, co się z naszym społeczeństwem stało? Mówię, z narodem się stało, że nie stać jest nas pochłonić się w te ważne dni, uczcić tych wszystkich naszych przodków, którzy walczyli na wszystkich frontach i nie pochłonić się, nie zaznaczyć swojej polskości. Czy to jest może pokłosie byłego premiera, który powiedział, że polskość jest nienormalność? Boże, ludzie, obudźcie się, Polacy. To jest tak smutne. Ja mieszkam w wieżowcu siedmioklatkowym i u mnie tylko jedyna flaga powiewa. Ja jestem dumna, że jestem Polką. Ja jestem dumna, że jestem kresowianką. Ale również w Łodzi na ważnych budynkach również nie ma flagi. Naprawdę. Co się z nami dzieje? W jakim miejscu my jesteśmy? Proszę mi o to odpowiedzieć. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie pani Mario, a można powiedzieć, jesteśmy dumni, że jest taka pani Maria, która się nie wstydzi, chociaż no, nikt nie ma tej flagi, prawda, w całym bloku potężnym, ta jedna, jedyna powiewa. No właśnie, jak to wygląda, panie profesorze, goście, drodzy? Ja myślę, ojcze, nawiązując do wypowiedzi pani Marii, ale jednocześnie do pytania ojca, jak zagospodarować tę przestrzeń niepodległej, odzyskanie niepodległości. Ja na swój własny użytek postawiłem sobie swoje indywidualne zadanie. To znaczy, że musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja chciałbym podziękować ojczyźnie za to, że daje mi to, co jako Polak doceniam i uważam za szczęśliwy omen, że urodziłem się tutaj, że jestem członkiem tego narodu. Wobec powyższego moje osobiste zobowiązanie jest takie, żeby spotkać się z jak największą liczbą rówieśników niepodległej. Ale to jest moje, bo ja mam 50 parę lat i zdaję sobie sprawę, że ludzie nadmiernie szybko odchodzą, w związku z czym ci, którzy mają lat 100 bądź tuż przed setką, albo tak jak ostatnio się spotkałem z niewiastą 110-letnią, to wyobraźcie sobie, jaka wielka mądrość życiowa, jaka pokora wobec całego doświadczenia własnego życia i jak niesamowite, powiedziałbym, diamenty miłości wobec ojczyzny. Gdy się ma tyle lat, ile moi rozmówcy, to zupełnie inaczej się odbiera rzeczywistość, która być może w tej chwili nam doskwiera, jest czasami niepokojąca, jesteśmy w pewnych sporach, sfarach, a gdy się ma tyle lat, ile moi rozmówcy, to mówi się o Polsce ponownie jako świętej ziemi, jako świętej rzeczy, której muszę służyć. I to jest moje takie prywatne zadanie. Natomiast chciałbym, przepraszam, na moment przenieść nas wszystkich na wieczorne wydarzenie sportowe, czyli mecz Polska-Brazylia o Mistrzostwo Świata w siatkówce. Zakładam, że wielu Polaków będzie przeżywało to w sposób niebywały, że emocje będą sięgały diapazonu i zenitu wytrzymałości każdego z nas. Gdy wygramy, czy będziemy z nich dumni? Gdy przegramy, czy będziemy z nich dumni? Co to znaczy być dumnym z Polski? Czy to, co robią nasi siatkarze, jak pięknie dają świadectwo nie tylko swojego kunsztu sportowego, ale również dumy z faktu, że noszą orzełka na piersi. Czy to nie jest właśnie dla nas fajny wzorzec na dzisiaj, nie tylko patriotyzmu ekonomicznego, ale też i takiego patriotyzmu codziennego? No właśnie, na ile takie wydarzenia, czy choćby sportowe, pomagają czuć się takim dumnym. Jestem dumny, że jestem Polakiem, no bo wygrali, wygrywają. Taka fala nas niesie przez miesiące nas niesie taka fala, aż do następnego jakiegoś czempionatu. Na ile one pomagają? Jak myślicie? Myślę, że pomagają bardzo, tylko ten temat też poruszyliśmy podczas konferencji 100 lat i co dalej. I mówiliśmy o tym, że to nie może być taka prosta duma dla samej dumy. I można to bardzo dobrze porównać z tym, co powiedział pan profesor, czyli bądźmy dumni, kiedy Polacy wygrywają, ale bądźmy też z nimi, z naszymi reprezentantami, kiedy przegrywają. Bo myślę, że to jest bardzo ważne. To też jest takie poczucie i jakby takie wykonanie tego obowiązku patriotycznego. Zresztą rozmawialiśmy o tym, czym jest patriotyzm i czym jest patriotyzm dla tych bardziej doświadczonych ludzi, czym jest patriotyzm dla młodych ludzi. Okazuje się, że chociażby pani Zofia Gordon właśnie, czyli uczestniczka Powstania Warszawskiego, mówiła o tym, że dla niej patriotyzm jest gotowością do oddania życia za ojczyznę. Młodzi ludzie w większości mówili o tym, że to jest wykonywanie takich dosyć prostych obowiązków, ale też ważnych na rzecz ojczyzny, chociażby pracowanie dla
dobra ojczyzny. Także to postrzeganie patriotyzmu też się zmienia na przestrzeni chociażby ostatnich 100 lat. I myślę, że trzeba to rozumieć. I dlatego też o tym rozmawialiśmy właśnie podczas konferencji 100 lat i co dalej. Zresztą konferencja zakończyła się w bardzo optymistyczny sposób, w związku z tym, że wystąpili podopieczni Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, młodzi polscy artyści, bardzo utalentowani polscy artyści, którzy wykonali właśnie w Belwederze utwory Fryderyka Chopina, który również w Belwederze przecież występował, Ignacego Jana Paderewskiego. I naprawdę myślę, że to było bardzo ważne i takie budujące po to, że dlatego, że właśnie my mamy tę przyszłość i jesteśmy też za tę przyszłość częściowo odpowiedzialni. Dlatego ten koncert nosił nazwę Przyszłość polskiej kultury w przeszłości odbita. Autorem tego koncertu był zresztą członek Rady Dzieci i Młodzieży Dawid Mik. Ale chciałbym się odnieść też do tego, o czym powiedziała pani Maria z Łodzi podczas posiedzenia właśnie zespołu parlamentarnego, któremu przewodniczy pan profesor. Rzeczywiście ten temat się pojawił, temat flag. Mamy flagę chociażby w Warszawie na rondzie Radosława, prawda? I ta flaga naprawdę jest w wielu miejscach pokazywana i myślę, że wielu z nas jest z tej flagi właśnie dumnymi. I mówiliśmy właśnie o tych flagach, ale dobrze byłoby z tej rozmowy też wynikały konkretne działania. My jako młodzi ludzie staramy się zachęcać swoich rówieśników do tego, żeby właśnie flagi, chociażby podczas takich świąt państwowych, bardzo ważnych rocznic również wywieszali i pokazywali to, że są dumni z Polski, ale nie w taki prosty sposób, ale naprawdę za tym idą konkretne zobowiązania i konkretne działania i konkretne inicjatywy. I dlatego myślę, takim wyzwaniem dla nas wszystkich jest to, żeby tych flag 11 listopada, ale też w otoczeniu tego dnia pojawiło się jak najwięcej na naszych domach, naszych blokach i wszędzie po to, żeby one były widzialne, a to święto naprawdę było zapamiętane na długo. Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo? Halo? Prosimy bardzo. Witam serdecznie. Mówi Lucyna z Płocka. Witamy pani Lucyna. Witam księdza prowadzącego, pana profesora Drochnę, młodych ludzi. I na ich ręce przekazuję również pozdrowienia dla Stowarzyszenia Dumni z Polski. Szczególnie pozdrawiam panią Marię Sokołowską, której jestem nieustanną fanką. Pozdrawiam z Królewskiego Płocka, który w roku 1920 bronił się dzielnie bardzo przed inwazją sowiecką i został udekorowany przez marszałka Piłsudskiego za bohaterską obronę. Marszałek Piłsudski również jest honorowym obywatelem Płocka. To tak trochę historii. I taki wątek osobisty, bardzo rodzinny. Moja mama urodziła się w roku 1918 i w kwietniu obchodziliśmy stulecie jej urodzin. Jest to dla naszej rodziny również takie bardzo bliski jubileusz. I chciałabym się podzielić doświadczeniem przepięknego programu, który przygotowała szkoła numer 6 w Płocku. Najbliższa mi szkoła, ponieważ tam chodzi moja wnuczka. Tam do tej szkoły chodził mój mąż, moje dzieci. W maju zawsze mamy tak zwane pikniki europejskie. Każda ze szkół przygotowuje program kultury pewnego państwa europejskiego. I szóstka w tym roku wylosowała Polskę. Cóż to było za piękne przeżycie dla całego miasta. Dzieci były urocze. Był marszałek Piłsudski, były legiony. Były emancypantki, te, które w 18 roku wywalczyły, były dzieci wojny. I była pięknie pokazana historia i przedwojenna,
i okres okupacji, a również współczesna historia, poczynając od 1959 roku, młodzież niosła okrągły stół ze styropianu. Wszędzie powiewały flagi. Dziewczęta miały wstążeczki biało-czerwone. A na koniec jechał Polonez. Polski samochód Polonez. Też taki symbol naszego przemysłu, naszej gospodarki, naszej rzeczywistości. To było takie sympatyczne. A dzieci pokazały program, inscenizację do melodii. Niepodległa, niepokorna, tańczyły, śpiewały. Było to tak urocze, tak wzruszające. I chciałabym właśnie, aby wszystkie szkoły przygotowały coś takiego miłego, sympatycznego na ten jubileusz stulecia najjaśniejszej naszej niepodległej Polski. Bardzo dziękujemy Pani Lucyno za wszystko, co za to, za to wspomnienie, takie też podzielenie się tym, no, takim świadectwem też, bo wzruszenia są nieodłączne chyba, jeżeli chodzi o no, stulecie, to już w ogóle, ale jakikolwiek jubileusz czy cokolwiek, co jest związane z naszą ojczyzną. Ja mam pytanie też, bo rodzi się tak powoli to pytanie, ale czy my jesteśmy uśpieni dzisiaj, jeżeli chodzi właśnie o takie kwestie patriotyzmu? Był taki boom pewien kilka lat temu, żołnierze wyklęci i tak dalej. Jakoś zaczęło się głośno o tym, czy głośno o nich mówić też. I koszulek bardzo dużo, choćby z wyklętymi, i z flagami i tak dalej. I różne inne symbole pojawiały się gdzieś tam obecne. Czy to wszystko nie przeminęło powolutku i czy mimo tego, że jesteśmy zapraszani, zachęcani do pokazywania dumy z tego, że jesteśmy Polakami, czy te apele nie idą gdzieś tam w próżnię, czy one są w odpowiedni sposób odczytywane? Jakie macie, drodzy Państwo, doświadczenie? Jeśli ojciec pozwoli, ja pierwszy odpowiem na to pytanie. Nie po to, żeby stymulować Waszą odpowiedź, ale po prostu mam wrażenie, że kłopot mój jako odpowiadającego polega na tym, że będę stronniczy w odpowiedzi. Gdyż jestem w 100% zaangażowany w wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Jestem fascynatem tego wszystkiego, co dzieje się w miejscowościach podobnych do Kłodzka, o którym pani Lucyna powiedziała. Ja mogę przywołać dziesiątki nazw rozmaitych lokalnych wydarzeń i miejscowości, gdzie zarówno dzisiaj, jak i wczoraj rozmaite imprezy związane ze stuleciem odzyskania niepodległości się dokonują. Chciałbym przypomnieć również o inicjatywie tak zwanego Tygodnia Patriotycznego, który od wielu, wielu lat jest organizowany między 3 a 11 listopada, czyli tydzień poprzedzający 11 listopada. To są cykle rozmaitych wydarzeń, które w wielu społecznościach lokalnych podejmują tematykę niepodległości. W związku z czym ja odczuwam niebywałą satysfakcję i mam wrażenie, że właśnie jesteśmy pobudzeni, że to nie jest tak, jak ojciec mówi, że żołnierze wyklęci z falą pewnej mody przeszli przed nami w roku przyszłym znowu 1 marca i wielkie wydarzenie związane z obchodami, ogólnopolskimi obchodami żołnierzy wyklętych. I to się dokonuje, tylko tyle, że w tej chwili prawdopodobnie jednak koncentrujemy się bardziej na haśle niepodległa i całym pasażu budowania niepodległości. Przed nami powstanie wielkopolskie, przed nami rocznice powstań śląskich i znowu potężne akcentowanie tych wydarzeń. Chyba tutaj trochę jest problem, ponieważ ilość rocznic, ważnych rocznic jest bardzo duża i nie można bardzo intensywnie wszystko kolejno przeżywać. Na przykład w tej chwili harcerze z Kujawsko-Pomorskiego są w trakcie zbierania ziemi z miejsc, gdzie zostali rozstrzelani Polacy w 1939 roku.
Jest to związane z pomnikiem, który zostanie odsłonięty w najbliższą sobotę w Toruniu, stolicy byłej województwa pomorskiego. I takich miejsc jest ponad 380. Ta ziemia ma być z tych miejsc przeniesiona do tego pomnika i ma być wsypana. I na przykład dla naszych harcerzy dzisiaj tematem takim rocznicowym i to jest mord, czy zbrodnia właściwie, zbrodnia pomorska. W związku z tym tych wydarzeń niestety mamy w swojej historii bardzo dużo takich tragicznych. My nawet jako harcerze czasami mamy duży problem, ponieważ ilość instytucji, która się do nas zwraca z prośbą, żebyśmy gdzieś tam brali udział, a temperament młodych ludzi no, czasami nie idzie w zgodzie. Dlatego my się bardzo skupiamy na tym, żeby w młodych ludziach pewną wiedzę historyczną zaszczepić, no, żeby była, żeby wiedzieli, że to jest to, że godne zachowanie to jest to, które jest potrzebne na co dzień. Że musimy się tego uczyć od małego i bardzo trudno potem, żeby nam to gdzieś się zadziało, nie wiadomo kiedy. Że ważne jest, drużyny mają swoich bohaterów i jak nie wychowywać się jak na przykład na generał Witek czy generał Zawadzkiej, to są takie postacie, że po przeczytaniu biografii człowiek od razu staje do pionu, tak? Że Polska to też jest ta przyroda. Może to jest trochę infantylne, ale uczymy młodych ludzi, że no, ucz się dbać o nią, o swój dom. W swoim domu nie bałaganisz, więc tu też nie można. Zadbajmy o to. I ja myślę, że jest ten patriotyzm w nas. Najłatwiej i najprędzej go dostrzegamy właśnie na meczu z szalikiem. Ale myślę, że nie potrafimy jakoś wyzwolić go. I chyba to jest pytanie już chyba dla socjologów i dla mądrzejszych. Dlaczego tak się dzieje, że jesteśmy dumni z tego często, że jesteśmy Polakami, a jesteśmy powściągliwi w takich zachowaniach, wydawałoby się najprostszych, jak flaga, jak odśpiewanie hymnu i tak dalej. Dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo prosimy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Lidia, bo zauważyłam, że tutaj Państwo macie taką tradycję, że się przedstawiacie i miejscowość, więc jestem Lidia, mój mąż tu obok siedzi, jest Jan, jesteśmy z Cieszyna i bardzo chciałam Wam pogratulować programu. W ogóle nie jestem wyznania katolickiego absolutnie, to myślę, nie jest żaden jakiś problem, ale chcielibyśmy po prostu Wam pogratulować, że bardzo często oglądamy rozmowy niedokończone. I bardzo chcemy Was pochwalić, że bardzo ambitne programy publicystyczne tutaj prowadzicie, zapraszacie różne środowiska i po prostu jestem tak wzruszona, mimo że pierwszy raz się do Was zadzwoniłam, parę razy już dzwoniłam, ale cieszę się, że jest tyle chętnych, którzy chcą się wypowiedzieć i Wam młodzi panowie, którzy tam siedzicie, gratuluję Wam, że idziecie w tym kierunku, że macie takie wartości, takie priorytety, że ojczyzna i to, co mówicie, w ogóle nie chcę tutaj za dużo czasu zabierać, pewnie ktoś jeszcze chce rozmawiać. Myślę, że nie jestem taka mądra jak Wy Państwo, dlatego chciałam tu nie wymądrzać się, ale powiedzieć Wam, skoro jestem przy głosie, że bardzo Was, kochani, proszę, proszę Was jako telewizję, jako stację, i w ogóle wasze środowiska, pana profesora, panią, która tam reprezentuje środowisko harcerskie i chłopcy, młode środowisko, prawda? Bardzo was chcę prosić, żebyście po prostu nie upadali, żebyście się naprawdę trzymali, że są tacy ludzie jak my bardzo wielu. Mimo, że nie jesteśmy katolikami, ale bardzo wam dopingujemy, wspieramy was. Może to jest niepopularne dzisiaj, ale powiem wprost. Modlimy się naprawdę o naszą ojczyznę, o rząd, o tą sytuację, jaka jest w naszym kraju. I taki mamy apel, dlatego dzwonimy, żebyście po prostu ile mogli mówili na temat, żeby ludzie flagi wywieszali, żeby się przyznawali do swojej ojczyzny, na swojej ziemi, prawda? Nasi dziadkowie, nasi może i rodzice niektórych walczyli o to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym polskim kraju i mieć pokój, prawda? Bo to jest podstawa, pokój w rodzinie, w małżeństwie,
no i po prostu w kraju, prawda? Więc bardzo Wam dziękujemy. Często Was będziemy dalej oglądać i proszę księdza, nie wiem, przepraszam, czy się tak do Pana mówi. Chciałam po prostu Panu podziękować, że Pan też jest młody. Wstąpił Pan do tego kapłaństwa. I wiem, że też jest nagonka na Wasze środowisko. Myślę, że tu każdy przed Bogiem odpowie jako indywidualność, a nie jako człowiek, który należy do wyznania czy do jakiejś grupy ludzi, społeczeństwa. Więc życzę Panu, żeby Pan też nie dał się po prostu zniechęcić, czy przepraszam, brakuje mi słowo, to jest naprawdę takie dla mnie i stresujące i miłe uczucie, że daliście mi szansę się wypowiedzieć, mimo że nie należy do waszego kościoła. I pamiętajcie, kochani, jesteśmy z wami, modlimy się, a Pan Bóg powiedział w swoim słowie, że gdzie się dwóch, trzech modli, Bóg wysłuchuje. I jesteśmy z mężem dwóch. Myślę, że ktoś trzeci jeszcze też jest, a to nie ma przecież znaczenia, prawda? Wiecie wy i ja, że wystarczy jedna gorliwa, szczera, uczciwa modlitwa, wytrwała, konsekwentna, a Bóg robi cuda. I tego Wam życzę, kochani. Serdecznie Was pozdrawiamy. No i odwagi, Panowie i Panie. Bardzo dziękujemy Pani Lidzie, dziękujemy Pani mężowi również za ten telefon. No to kolejny dowód na to, że temat niepodległy łączy, bo tak jak Pani Lidia wspomniała, daliśmy się jej wypowiedzi, no nie pytamy tam na górze w reżyserce, jakiego ktoś jest wyznania, prawda? Tylko jeżeli ktoś chce zabrać głos i to jest też no, pewien fenomen, wchodzi na antenę, mówimy się, jakoś odnosimy, dlatego ja chcę bardzo podziękować też za takie słowa otuchy i wsparcie, jeżeli już też my jako telewizja, czy osobiście jako kapłani byliśmy wywołani, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo, jakieś słowa, no, oczywiście komentarze? Nam też jest niebywale miło. I to takie energetyczne wystąpienie, ten głos naszego widza, że rzeczywiście dodaje otuchy. I dobrze, że mieliśmy okazję wysłuchać tego głosu. To jest rzeczywiście takie bardzo budujące i bardzo motywujące to pokazanie, że nie jesteśmy sami, że jest wielu z nas, którzy doceniają taką postawę. I tu chciałbym przywołać poprzednie działania Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i pokazać, jak ważne jest też to słowo dziękuję i jak ono jest cenne. Ponieważ kiedy byliśmy tutaj w kwietniu i mieliśmy tę okazję, to mówiliśmy o publikacji o młodzieżowych radach, którą zresztą pokażę, którą przygotowaliśmy i nad którą debatowaliśmy, o młodzieżowych radach, które funkcjonują przy jednostkach samorządu terytorialnego, ponad 400 w całej Polsce, przy gminach, przy powiatach. I one też podejmują działania i zachęcamy jako Rada Dzieci i Młodzieży do tego, żeby podejmowały takie działania do takiego włączenia się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponieważ kiedy inicjatywa wychodzi do młodzieży, to łatwiej zaangażować się rówieśnikom też młodych ludzi właśnie do tego, żeby się włączyć w konkretne działania. I o tym powiedziała 1 czerwca 2016 roku w Sejmie pani minister Anna Zalewska. My potrzebujemy was, a wy potrzebujecie nas. I myślę, że to są też takie bardzo ważne słowa. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać, jak ważne jest to słowo dziękuję, ponieważ gdy te publikacje z rekomendacjami, jak tworzyć młodzieżowe rady, wysłaliśmy do wszystkich 2500 gmin w Polsce, to wiele urzędów gmin odpowiedziało z takim prostym słowem dziękuję. I myślę, że to jest taki, wydaje się, mały gest, ale bardzo ważny. I też w jednym z naszych z propozycji działań, które są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Niepodległa, Edgar wymieniał m.in. Polonez dla Niepodległej, tablicę Kocham Polskę, ale są też życzenia dla Niepodległej. Każdy z nas może utworzyć właśnie taką tablicę z życzeniami dla Niepodległej i pokazać, czego życzy Polsce. Czego życzy Polsce, tu nawiązuję też do słów Edgara, za te następne 100 lat właśnie. I też trafiło się takie pytanie, a w jaki sposób Polska podziękuje za te życzenia? Bo przecież kiedy składamy życzenia komuś na urodziny, to ta osoba dziękuje. W jaki sposób Polska dziękuje? I tu chciałbym nawiązać do początku naszej rozmowy, że
ta przyroda chociażby, czy historia, z którą mamy na co dzień do czynienia, pokazuje, że możemy być dumni z Polski i za tym mogą pójść konkretne działania. I właśnie w tym codziennym, czy krajobrazie, czy w dobroci drugiego człowieka też Polska nam dziękuję. Dlatego tak ważne jest to słowo. I ważne, żeby to dostrzec też, prawda? Bo często tak przechodzimy koło różnych kwestii, przyzwyczajeni już, że jest to, jest to, jest to, a nie dostrzegamy tego, co jest tak naprawdę ważne. Drodzy, jeszcze 4 minuty nam zostały, zaledwie, więc może krótkie podsumowanie. Poproszę każdą z osób, każdego z gości o to, żeby no dosłownie w paru zdaniach podsumować tę naszą debatę. Ona oczywiście będzie się przedłużać w tej części drugiej radiowej i tam pewne rzeczy też pewnie nowe wypłyną, wybrzmią. Natomiast to, o czym żeśmy dzisiaj tutaj rozmawiali, co najważniejsze, czy może jakiś apel, czy jakieś słowo takie na koniec. Bardzo proszę, może od pani. Jestem zwolenniczką mówienia o tym, co nas łączy. I myślę, że telefon tej pani ostatniej, że łączy nas to, że jesteśmy Polakami, jest ważny. I sądzę, że powinniśmy sobie chyba zadać wszyscy razem taką pracę, żeby dostrzegać w ludziach to, co jest dobre i to, co łączy. Dla mnie zawsze fenomenem jest taki zespół kibiców Zawiszy, który zajmuje się kilkoma miejscami, grobami. I naprawdę ci chłopacy, którzy jak czasami staną przy tym grobie, to wyglądają tak, że nie wiadomo, czy podejść, ale oni są, jeżeli jest jakiekolwiek święto, to znajdują czas, żeby przyjść, zapalić znicze, biało-czerwone kokardki zawiesić, złożyć kwiaty. W związku z tym szukajmy ludzi, którzy chcą być dumni z Polski i z naszej historii, z naszej przyrody, ze wszystkiego. I bądźmy dla siebie po prostu tylko życzliwi. I sądzę, że myśleniem takim pozytywnym zarażajmy się. Natomiast zgadzam się z tym, że Polska to rzecz wielka. Dziękuję bardzo. Panowie. Tak, jeżeli ja mógłbym też podsumować, myślę, że tak zwracając się też do młodych ludzi, po to, żeby czuli te dwie ważne wartości, a więc byli odważni i nie bali się okazywać tego swojego patriotyzmu, a po drugie, żeby byli odpowiedzialni, bo ta odwaga łączy się z odpowiedzialnością i myślę, że to jest bardzo ważne po to, żeby zwracać uwagę na to, że dostąpiliśmy tego zaszczytu, żeby właśnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości móc działać razem. Ja zresztą pochodzę z Suwałk, mieszkam na co dzień w Suwałkach i też w Warszawie i w Suwałkach bardzo dobrze widać to takie, tę taką współpracę między innymi ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, ze wspaniałym podharcmistrzem Piotrem Rydzewskim. I te różne środowiska się łączą i te różne środowiska się łączą i działają razem i wykonują konkretne zadania, które naprawdę zostaną zapamiętane. I ja wierzę bardzo mocno w to, że ta setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zapadnie na długo w pamięć i że będziemy mogli być razem dłużej niż tylko przez ten jeden dzień, jak powiedział wtedy ksiądz dr Stanisław Adamiak, tego 15 sierpnia podczas cudu nad Wisłą 1920 roku. Mam nadzieję, że na dłużej będziemy mogli być razem i ponad wszelkimi podziałami. Dziękuję, Edgar. Ja tutaj przede wszystkim chcę podziękować pani z Cieszyna za kilka miłych słów, które na pewno są motywujące do dalszej pracy i uważam, że każdy bez względu na to, czym się zajmuje i z jakiego środowiska pochodzi, lubi i potrzebuje usłyszeć, że po prostu robisz dobrą robotę. Także bardzo pani za to dziękuję. A sam fakt setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uważam, że Polaków jednoczy i to jednoczy bardzo mocno. I my, aby również ten cel osiągnąć, bo to nie jest takie jednoczenie, że mamy rocznicę i ona robi to sama z siebie, jest to efekt ciągłej, żmudnej, ale nie powiedziałbym, że syzyfowej, bo jednak efekty widać pracy, zarówno zespołu parlamentarnego, któremu przewodzi pan
profesor Jacek Kurzępa, ale również wielu innych środowisk. Tak samo nasza Rada Dzieci i Młodzieży zaproponowała też taką prostą akcję Jeden Uśmiech Więcej. Po prostu chodzi o to, aby uśmiechnąć się do kogoś na ulicy i on ten uśmiech odwzajemni. Dobre emocje wracają. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jedno słowo dosłownie. To ja chciałbym, ojcze, podziękować Telewizji Trwam i Radiu Maria. Jestem tutaj powielokroć, cały czas w tematach niebywale istotnych. Tym razem wracamy do stulecia niepodległości i poprzez telewizję i radio chciałbym poprosić naszych współrodaków, żeby znaleźli przyczynę i przesłankę ku temu, żeby mieli poczucie dumy z własnej ojczyzny. Jeśli tego do tej pory nie dostrzegłeś, wyszukaj to i zagospodaruj. Polska jest tego warta. Bardzo dziękuję. Stulecie Niepodległości, kontynuacja. Będzie kontynuacja o 21.30. Proszę włączyć sobie Radio Maryja i koniecznie słuchać, ale też włączyć się telefonując. A za tę część już bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.